Cześć wszystkim. Znowu Poziom 7. Dalsza ciągka Majui. Dobra. Wiedźmińskie sceny się skończyły. Jesteśmy z powrotem tutaj. Doki doki suru wa ne. Kyou wa donna unsei kashira?大丈夫よ。最近ね、よく思うようになったの。たとえ運試しで悪い結果だったとしても、それに一喜一憂して心が動くこと自体は素敵なこと。何事も心の持ちようなのだと、あなたたちと過ごしていて、それにようやく気づくことができたわ。 Jeżeli to pasją jest hazard. それじゃあ、引いてみるわね。 O! Nigdy tak dobrego wyniku nie miała. くじを引くことができた。 いいえ、これはただの運試しよ。 ただ少し、今日の私の運が良かったというだけ。 もしかしたら、また明日くじを引くと悪い結果が出るかもしれない。 でも、それでいいのよね。 明日は何が起こるのかって考えるだけで最近は楽しいの。もう私は呪いに苦しんではいない。なら変化を厭わずに成長することに楽しみを見出す方がとても健全で素敵な生き方だわ。 Nie ma to żadnego wpływu na jej statystyki. Te 5 szczęścia, chociaż w sumie chyba wcześniej miałem, nie wiem. Chyba się nabiło tylko przy level upach, ale nie ma jakiegoś znacznego wpływu. Zabawne, że po 300 latach jej największym marzeniem w życiu jest zestarzeć się. Trochę ironiczne. Dobra. Nazwijmy to podzadanie subquest z Rosalind zakończone. Już nie ma niby złego szczęścia, chociaż to tylko historycznie na papierze nadal jest ma beznadziejne szczęście. No ale dobra. O tyle jeżeli chodzi o zadanie Rosalind. W sumie chyba musimy jeszcze troszkę podlevelować Mikszuanę, bo z nią się jeszcze nie zakończyło zadanie. Dobra. W każdym razie idziemy tam, gdzie obiecałem, czyli do smoków. Tutaj. Kompletnie nie pamiętam, co to była za miejscówka. I nie ma chyba żadnej fabuły co do tego. Dobra, te panie chyba będą. Nie trzeba ich nawet cenzurować. Okej, ale za to pamiętam, że. Ta. Thunder poziom 4. Fajnie jest je złapać. Dobra, wiecie co? Chyba jednak zmienię plany. Bo i tak tutaj potrzebujemy Golden Key, więc nie będę tracił czasu na zwiedzanie tej lokacji.
ponieważ i tak tam później będziemy musieli wrócić. Odwiedźmy za to tutaj. Zobaczmy, na ile jestem w stanie coś zrobić tym paniom. Albo przynajmniej przeżyć ich ataki. No tak, co nas najbardziej boli? To, że mają 38 Constitution. Atakują Voidem. Więc nie da się przed tym obronić. Boją się Erf. Dobra. Zobaczmy, na ile się możemy przed tym na to przygotować. Potrzebujemy tak. Ten łuk na maksa ulepszyć. Możemy też ulepszyć ciebie, Barrier Axis. Dobra, to nam sporo zużyje tych kamieni, ale może powinno się przydać. Czy coś jeszcze chcemy? Rockdoll nie. Earth Shields. Okaż, brakuje nam kamieni na to. Dobra, zostawmy to, tak? I tak. Ewentualnie będziemy się posiłkować wskrzeszaniem. Ale bardzo chciałbym w końcu zaliczyć tą lokację. Więc dobra, tak, ty weźmiesz Night Medal. Gdzie tu jest Night Medal? Ślepy jestem, ślepy jestem. Weapon. Ulcera Bow. Skill. Tak, flary masz już z łuku. Może first strike. Może heavenly arts. Zobaczmy. No, Constitution ma 38, resistance 34. Więc w sumie nie musi być złą opcją, żeby próbować was rozwalić z tego ataku kombinacyjnego zawaru. Dobra, tak. Tylko to może boleć. W każdym razie. Dobra. Akcesorium. Yes, idźmy. I spróbujemy się tutaj porozstawiać. Tak, potrzebujemy również ataku na dystans. To jest Sage's Medal. Resistance 35. Masz szansę nawet jako tako to przeżyć. Masz nawet Magic Resist 1. Dobra, masz Cracked Spellbook. Zobaczymy. Jeszcze potrzebujemy ciebie. Tak, akcesorium, barrier ring. W sumie na drugi może by się przydał. Spróbujmy veteran ring. Masz barrier axis bow. I dobra. Ostatnia strona save'ów.
będę musiał zacząć od nowa zapisywać. I dobra. Może tak, zamiast First Attack weźmy ci to Heavenly Arts. Tak. Jaki ty masz zasięg? Piercing Snipe 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Stąd mógłbyś do niej strzelać, a stąd? Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Staw się tutaj. Tutaj przywołamy naszego Yuiki. Dodatkowe również się przydadzą. Ty chyba za dużo nie zadasz obrażeń, ale możesz się przydać jako tarcza. I ty, Ranri. Tutaj. Dobra. Piercing Snipe. Chcę jak najwięcej obrażeń zadać tobą. Dobra, to powinno być tyle. Entire Swift, Technomancer, Focus. Range 4. Możemy spróbować tego. To Avaro musiałby podejść. Dobra. True Axis Shot. No to zadaje Void Damage. Okej, ale i tak powinno dobrze zadziałać. Ty możesz strzelać wodą, co na nic, co nic nam nie da. Właśnie, jaki ty masz zasięg? 0-0. A próbujesz nas zaatakować w następnej turze. Zobaczymy. Ty właśnie też weź Airfaxis Hammer. Dobra, i zobaczmy. Teraz tak. Nie atakujesz na dystans, super. To możemy cię w sumie całkiem nieźle atakować. Pija. Heavenly Arts też nieźle zadziała. Super. No. Możemy to nawet złapać. Byłoby ekstra. Dobra. Pokaż mi, jak się to robi w królewskim porcie. Dobra. Nie było tak źle. Gdyby nas zaatakowała, to by było pozamiatane. Dobra. A, zapomniałem w ogóle, że ciebie też przywołaliśmy. Dobra. Inną kwestią jest taką, że weźmy na przykład Iora. Tutaj nam pozwiedzasz rzeczy. Dobra, i w ten sam sposób będziemy musieli się spróbować tamtą panią zaopiekować. Dobra. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj będziesz w stanie zaatakować.
I musimy ci wsparcie od razu zapewnić. Jeszcze awaro. Nie wiem, czy teraz spróbuję podejść. Jeżeli teraz w tej turze spróbuję podejść, to trochę będzie słabo. Może zajmij tutaj pozycję najpierw. I tutaj. Dobra, ty nie masz za bardzo wolnej przestrzeni. Dobra, nie podeszła, dobra. O to nam chodziło. Ty tutaj. Awaro tutaj. Ty tutaj. A ty tutaj. Dobra. Ciach. I walimy z pełnej pary, czyli potrzebujesz zmienić na weterana. Sporo to nam zżera many, ale w tej sytuacji mana nie jest ograniczona. Dobra. Ekstra. No tak, teraz komuś się skończyła mana, tobie. Mamy na maksa tych zielonych. Śmieszna animacja jest. Wali młotem i strzelają strzałami. Dobra. Ty. Możesz też swoje dołożyć. Dobra. Ty nie masz najlepszego dnia. Możesz sobie spróbować jej oddać, bo i tak tego masz małe szanse przeżycia. Dobra, zobaczmy jak sobie poradzisz. Dobra, to było poświęcenie, na które byłem gotów. Dobra, ale za to ty masz teraz 32 życia. Więc chyba powinniśmy znowu być w stanie cię złapać. ...91%. Nie zawiedź mnie! Dobra, ekstra. Blizzard Nekle kompletnie nic przeciwko nim nie daje, ponieważ one mają Void ataki. Dobra, ekstra. To idźmy dalej. Nie wiem kompletnie, co się tutaj znajduje. Zobaczymy. Bardzo mnie to ciekawi, bo nigdy jeszcze tutaj w życiu nie byłem. Po drugiej stronie tego jeziora. Zapisujmy często. Może wyglądać się łatwo, ponieważ nie daje im dojść do słowa, ale wierzcie mi, ten atak Self 2, jak ona podejdzie, walnie ten atak, plus 20 inteligencji, plus 58 inteligencji standardowo, to i Void obrażenia, to większość zabija. Bez pytania. Więc trzeba bardzo ostrożnie z nimi podchodzić. I na razie tak to robimy. Dobra.
idiot przodem. Trzydzieści kamieni. Fajnie. Albo na steel. Nie wiem, czy część z nich jest przypisane konkretnie, co mają mieć. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj albo tutaj musimy się ustawić. Zejdź z drogi. Tutaj. I w sumie też możesz spróbować tutaj dołączyć. Tutaj. Dwa, trzy, cztery. Jeżeli się tutaj ustawisz, to może też coś będziesz w stanie zrobić. Dobra, momencik, bo ty masz trzy ruchu, dobra. Więc cały czas o tym się opieramy, że nie jesteś w stanie dojść do naszych ludzi. Dobra. Nadrinkujmy ich. I jedziemy z tym koksem. O, ty też możesz zaatakować, super. Dobra, trochę złą pozycję poszłaś, bo mniej ludzi jest w stanie cię tu zaatakować, ale coś chyba z tym zrobimy. Dobra, idealnie. Teraz diet, czyń swoją magię. No mieszka, przyrok, nie zmieniłem się. Dobra, nieważne. Atakuj. Ajajaj. Dobra, teraz za bardzo nie ma kto poprawić. Ty możesz próbować łapać ją, ale potem zginiesz od tego. Dobra, trudno, rozwalimy ją normalnie, bez łapania. Nie będę ryzykował, bo mogą mi się ludzie jeszcze tam dalej przydać, nie wiem co tam dalej jest. Dobra, fajny level up, Karina. Ciach, super. No to jedziemy dalej. Dobra, ktoś potrzebuje leczenia. Tobie trochę many się może przydać. Teraz myszka scout, znaczy kot scout może się przydać. Dobra, masz swoje skille. Danger Sense. Masz. Znaczy, że tutaj nic nie będzie.
Wygląda na to, jakby w ogóle nie było żadnych przeciwników. Dobra, ale weźmy Yurina. Jakoś tak nie wierzę, że tutaj kompletnie bez walki się już obędzie. Dobra, momencik. Mikiju przyda się teraz Fool's Meal. Bez tego to się z tyłu zostanie. To by też by się przydał. Komu zabierzemy? Ty, Lisz, oddawaj. Okej, na razie dalej. Brak czegokolwiek. Zwiedzajmy dalej. Yurin. Nic dalej. Dobra, ciebie mogłem w sumie odwołać. Ty potrzebujesz czegoś? W sumie nie. Możesz dalej iść. Dobra. Yurin, co tutaj mamy? Nic. Tylko kamienie.俺様の曲が間違いだなければ。これは大陸西方の国にある様式ですわね。しかも200年以上は昔のものですよ。俺様もっと多いけんな。補足するなら、町の形状や施設から見て、こいつは鉱山街だな。 Dobra. Drużyna mówi, że to jest miasto górnicze. Ciekawe spostrzeżenie. Dobra, nas w sumie głównie co obchodzi, to pozbierać jak najwięcej miejsc do kopania. Więc Karyna. Mam nadzieję, że masz mining, Dobra, no i dobra, idziemy dalej. Karena, nie ma tu nic do kopania, nie? Ciekawe. Dobra. Tutaj wiem, że... Czekaj. Skasowałem ci technomantę, dobra. Właśnie. Dobra, ty idź tutaj. Zbierzesz skarb od razu. Awara, tobie by się przydało tireless, chyba masz coś takiego. Nie, nie masz. Okej. Okay.
tego w sumie mogliśmy użyć w jakichś ciężkich sytuacjach, ale zapomniałem, że mam coś takiego. Dobra, nieważne. Mikiyu, pomożesz tutaj. A tu możesz się wycofać na jedną turę. Avaro, też pójdziesz w tamtą stronę. A Diet pójdzie na lewo. A na razie mamy 2 na 4. Tak, w tej lokacji jest dużo tego Ramius Stone, czego potrzebujemy do jakichś ważniejszych rzeczy. Więc tak, chcemy tutaj pozbierać wszystko, co się da. Dobra, Majki, ciebie już chyba nie potrzebujemy. Avaro, możesz odpocząć też turę. Dobra. Mining point. Dobra. Chyba jednego mogliśmy przegapić. W sumie zobaczymy, czy coś tutaj jeszcze będzie. Jak nie, to spróbuję też początek jeszcze mapy zwiedzić, ale zdaje się, że tam nie było nic do kopania. Cały cel tej mapy jest właśnie, żeby dostać się do miejsca na kopanie, to trzeba pokonać te rusałki. Inviting Mimic. Wiecie co? Okej, nawet nie trzeba było cenzurować. Czego się boisz? Niczego poza physical. Thunder albo Holy. Ej, lepiej cię atakować magią. Wiesz co? Użyjmy może tego. Nie mamy punktów. Tak, i zobaczymy, jak sobie Ior z nią poradzi. A jak nie, to jeszcze Mikiyu przywołamy i ona w następnej turze... Ona w tej turze może zrobić z nią porządek. Nie. 2, 3, 4, żadne twoje zaklęcie, chyba nie masz takiego zasięgu. Nie, musisz podejść, dobra. Za blisko cię ruszyłem, bo runner jeszcze możemy wcześniej ruszyć. Super. Dobra, tak lepiej. Dobra, jesteś w stanie ją zniszczyć? Nie, bo ziemia jej nic nie robi. Thunder albo Holy lepiej by zadziałało. Judgment Tone. Tak lepiej, chociaż też jeszcze nie do końca. Avaro może ci trochę pomóc. I Sage's Medal masz wyekwipowany? Nie. Dobra, to weź Accessorium, Sage Medal. I teraz ile jesteś w stanie wyciągnąć? Troszkę więcej, super. Magic Resist. Świetnie. Dobra, a ty możesz, bo nie masz tego cleavera fizycznego. Masz bone cleaver.
Musisz się uleczyć przed tym, bo możesz oberwać. Dobra, jedziesz. Chociaż tak, jakie mamy szanse, żeby to złapać? Gdybyśmy ci dali capture. 13 razy 2. Chcę konstrukta z 3 gwiazdkami. Dobra, wycofaj się. Coś z tym zrobimy w następnej turze. Dobra. Na to, że gdzieś przegapiłem. Dobra, Mixuana. Akcesorium Mining Bracelet. Zbadasz te miejscówki. Chyba, że tam jest jeszcze do kopania, tam gdzie jest ten, w tym miejscu, gdzie jest mimik. Ale skoro i tak już cię atakuje. To postaraj się krytnąć jakoś ładnie. Dobra, nie poszło. Ale teraz możesz ją złapać bez większego problemu. Dobra, Avaro, popraw to. Mirfield Hammer. Capture Rope. A nie, kurczę, nie masz wystarczająco obrażeń. Momencik. Dobra, Ior. Poświęcę jedną potkę, bo bardzo mi zależy nie na tobie, ale na tym... na tym potworku. Dwa razy 5% pod rząd. Okej. Ale dwa razy 70% pod rząd chyba już nie wejdzie. Nie. Dobra, tak lepiej. Raid Vault. Nie wiem co to jest. Okej, dobra. O, tutaj mamy coś do kopania. Ciekawe. No dobra. 99%, bo tutaj jest tak, złoty klucz, którego, do którego kiedyś będę musiał wrócić. Dobra, to tyle. To ciekawe w sumie, tak jak mówię. Ramię Stone. Nigdy w życiu jeszcze mi się nie udało tej miejscówki zwiedzić. Spirit Ice Block. Do czegoś to potrzebujemy. Zobaczymy. Mate! Oyabara. Kogo no kyokai-sen o mite miro. するんじゃないか。顔がにやけてるぞ。うわあ、大変だよ。アバロ、こっち来て。
しよう。この人たち生きてるのかな。Nie, jak ktoś jest zamrożony na kamień, to nie żyje. Wiecie, co byłoby teraz dobrym pomysłem? Otworzyć te drzwi. として、この町はここに飛んできてしまったんだ。数百年前にな。Jawara od razu przechodzi do czynów. Kurizuke ni natteru no ga ryū ka to omotta ga sore dake ja nai mitai da na. Ore sama ni wa kuwashiku wakaranai ga. Xmode content. Nie wiem, co to dokładnie oznacza. Czy to jest coś związane z New Game Plus, czy coś innego? W każdym razie nie mamy żadnego klucza do zrobienia, który by to robił. Dobra, Stain Doll. Do tego potrzebowaliśmy Ramio Stone. Czy do czegoś jeszcze nam się... Do czegoś chyba jeszcze potrzebowaliśmy tego. Tak, ale potrzebujemy więcej niż jeden. Dobra, to zróbmy tą lalkę i tyle. Bo innych rzeczy i tak będziemy potrzebowali więcej. Reishia Steel. Reishia Steel. Dobra. Żeby było jasne, tak. Stąd mogliśmy dostać Ramio Stone, ale z jakiegoś powodu nie dostaliśmy. Reishia Steel to tutaj dostajemy. Tutaj, tutaj i tutaj. A wiecie co? Jedno szybkie zejście łupieżnicze. Zobaczmy, jak bardzo nikłe szanse są złapania tego Reishia Stone. Tutaj, dobra. Z dwóch miejscówek. Ile jesteśmy w stanie tego dostać?
Znowu nic. Sami mówi, że to bardzo rzadko się dropi. Czy mogę to kupić? Steel, trat. Chyba nie. Bardzo mnie to niepokoi, bo potrzebuję tego dużo, a bardzo rzadko dropi. To znaczy, że będę musiał to, co przed chwilą zrobić, bardzo dużo razy powtarzać. No cóż, trudno. Czasami trzeba. No dobra. W następnym odcinku, tak jak mówiłem, moment. Co potrzebujemy do złotego klucza? Ramius Stone. O, to co zużyłem. Potrzebuję tego 5 i będziemy mieli złoty klucz. Okej, to będę musiał pofarmić na tyle, żeby zdobyć ten złoty klucz. I cóż, i pójdziemy wtedy do tej miejscówki u smoków. Ze złotym kluczem będziemy mogli ją od razu wymaksować. Więc to się przyda. Dobra, tutaj jeszcze Blade Skin, Rainbow Thread. Możemy w ogóle zrobić Rainbow Thread? Chyba nie. Dobra. Więc tak, w następnym odcinku jeszcze spróbujemy to tam pójść do tego i miejscówki, a później chyba już trzeba będzie ruszać wątek główny. I wierzcie mi, będzie dużo, dużo gadania. Dobra, póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.